Kto cię inspiruje dzisiaj, jak popatrzysz tylko na polską scenę? No, Reniusz jest przede wszystkim. Mm-hmm. Bardzo lubię Marys Polski, mm-hmm. Arka Kłusowskiego. Ten poziom jest bardzo wyrównany. Tak, ale nie postrzegam tego w kontekście wyścigu, czy właśnie rywalizacji, konkurencji. Umówiliśmy się z Kajetanem na spotkanie i rozmowę o muzyce, o jego nowej, pierwszej piosence z całej listy singli, ale wyszła nam rozmowa o tolerancji, której bardzo w Polsce brakuje. Queer pop, niby nisza, choć na świecie jest to bardzo duża przestrzeń, w której ludzie nieheteronormatywni śpiewają o tym, co im w duszy gra. W Polsce to wciąż sprawa, która budzi kontrowersje. Porozmawiamy o tym, dlaczego i jak duże są. Pamiętasz swój coming out? Tak. Jak miałem 15 lat, trzecia gimnazjum. A miałeś na to pomysł, czy zrobiłeś to na... Nie, to była potrzeba chwili. Wmawiano mi, że to, co czuję i to, co jest we mnie, nie jest dobrze widziane.